ba 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 ba. Cześć, witajcie, z tej strony Ropek, a to jest, słuchajcie, Helltaker i otoczyła cię nicość. Mogę dalej? Witaj, mała istoto. Mną się nie przejmuj, to tylko ja, stara, dobra, wielka mucha. A, no dobra, spoko. Stara, wielka mucha. Klikamy nową grę. Historia o Helltakerze po raz kolejny? Ciekawe. Czy nie potrzeba ci przypadkiem narratora? Pozwolisz mi, prawda? Cała przyjemność po mojej stronie. Pewnego dnia obudziłeś się z marzeniem harem pełen demonic. O nie! Czy to historia o haremie? Nie było to jednak marzenie łatwe do spełnienia. Prawdopodobnie zapłaciłbyś za nie życiem. Gdy w grę wchodzą demony, żadna cena nie jest wysoka. Powiedziałeś, wchodząc prosto do piekła. A, dziś zaśmiałem. Ała. Powiem tak, ta gra jest tak głośna, że przez stery mi robi. Aaa, demet! Jestem pan Demoniką, piekielną obsługą klienta. W czym możemy służyć? Ucieknij ze mną, a potem coś wymyślimy. A może ja mógłbym służyć tobie? Miło, że pytasz. Naprawdę przydałaby mi się kawa. Bez niej doprawdy nie jestem sobą. No i mamy pierwszą naszą demonicę do haremu. O nie, czy to gra o haremie? Trochę tak w sumie. Pyk, 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 pyk. Dobra, już skończyło mi się pyk, pyk. Ej, to w ogóle wygląda cute. Dobra. Haremie, nadchodzę! Demet. Modeusz, porządliwy demon. Ty i ja teraz. Zawsze tak mówią, a potem i tak próbują uciec. Będę musiała połamać ci kolana, tak na wszelki wypadek. Pija, mod budowlany, to nie mogłem skończyć dobrze. O nie. Dobra, czyli musimy być uczciwi wobec tych demonic. Ale taki prosty pomysł na fabułę. Dobra, chcę harem z demonami, mamy fabułę tej gry. Harem demonic? Ty głupcze, rozerwę cię na kawałki, a ja nie mogę tego przegapić. O, Jezus. O nie. Jakby ktoś pytał, co jest za mną, to w sumie oznaczenie poziomów. O, poczuję tu. Uhuhu, dobra, widzę, że tutaj warto zawalczyć. Aż potrój. Harem, harem tego. Dobra, myk, 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 myk. Myk, 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 jep. Myk, jep, 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 jep. A, dobra. Użyć 200 IQ, dobra, idziemy tak. O, udało się, dobra. Terbes, potrójny demon. Człowiek, prawdziwy człowiek, zabierzmy ze sobą. Tylko człowiek może nas przeprawić przez wrota piekła, ale nie musi być w jednym kawałku. Rzuciłeś na ciebie niczym wściekła zgraja, wydając przy tym urocze pisiek odgłosy. Umarłeś na zawo.
Okej. Człowiek, prawdziwy człowiek, zabierz nas ze sobą. Tak, nareszcie nadszedł czas, by zdeprawować ludzkość. No dobra, udało się jakimś cudem, nie wiem jak na to wpadłem. No to mamy już dużo do haremu, ale chyba mu z Helltakerowi jest to za mało. Brawo, Ropek, się zablokowałeś. Brawo, Ropek. Dobra, udało się. Malina, kwaśny demon. Świetnie, więcej idiotów. Czego szukasz w piekle, kretynie? Myślisz, że to gra? Zagrajmy razem. W co? W gry komputerowe? W sumie, czemu nie? Mam nadzieję, że masz jakieś strategie turowe. A proszę bardzo, mamy tutaj fankę z gier strategicznych. Ale udało się. Pa, 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 bam. No i mamy kolejno do haremu. Zdrada, zjadliwy demon. Słyszałam o twoim haremie, wchodzę w to. Idę z wami i mam gdzieś co o tym myślisz. Spróbuj mnie powstrzymać. Aha, mamy demona palącego. O, tutaj jest jakiś bardzo uroczy. Już kopnąłem i zdałem sobie sprawę, że to był głupi pomysł. Dobra, pyk, 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 pyk. Oj, tu jest kacenka w ogóle. No właśnie, coś się do głowy. Dobrze, że chociaż zaprosiłeś Malinkę. Zwykle siedzi cały czas na motosie grając najbardziej zryte gry pod słońcem. Czy możesz łaskawie się zamknąć? A czy masz pojęcie, jak bardzo ją to podnieca? Pewnego razu, gdy po prostu mnie zabi albo ją szybko błagam. Chwila, co ty wyprawiasz? Hej, czek! Miałeś dosyć, zrobiłeś jak radziła zdrada i zabiłeś się na kolcach. Ale to nie była dobra porada! Problemy z zagadkami, bla bla bla. Nie zwracaj na nie uwagi, z czasem można się przyzwyczaić. No dobra, nie dostałem żadnej fajnej odpowiedzi. Dobra, udało mi się jakiś cudem. Azael, ciekawski anioł. Wielkie nieba! Czego żyjący człowiek szuka w piekle? Niesłychane. Tutaj nie znaleźli ich wiele. Na szczęście znamy lepsze miejsce. Podaj mi rękę, proszę. Kto by pomyślał, że z kłamstwa zaprowadzą cię do nieba? Możesz pożegnać się z haremem demonów. O nie! No i pożegnaliśmy się z haremem demonów. Ty też? Niech zgadnę, licencjat z krzeku nowoczesnego, a może z demonologii? Połączmy siły. No dobra, no to połączyliśmy siłę z aniołem, ale niestety mieliśmy bad ending. O, tu mamy jakiegoś fajnego demona z okularami. Yeah, dobra. Ta zagadka nie będzie prosta. Zrób parę testów i może znajdziesz perfekcyjną kolejność ruchów. W tym czasie panna Modeusz podzieli się z nowymi wyjątkowymi wypaczowymi poglądami miłości. Trzeba umieć się ograniczać. Im mocniej kogoś kochasz, tym szybciej umiera. Fascynująco, powiedz mi o tym więcej. Chcę poznać wszystkie szczegóły. No dobra.
Dobra, udało się. Odlotowy demon, Justice. Myślałem, że nikt nie rozwiąże tej zagadki. Niezły jesteś. Możesz na mnie liczyć, nigdy nie przegapię takiej imprezy. Na szczęście zrobiłem to zagadki, robię to uczciwie. O, Jezus. Dobra, to tak na pewno nie zrobię. Oho. Lucyfer, prezes piekła. Nareszcie się spotykamy, dowiodłeś swojej wartości, przechodząc wszystkie moje próby. Oddaj mi swoją duszę, a zostaniesz moim najwspanialszym sługą. No ty sobie myślisz? Sądzisz, że tak łatwo zrobić z demoni swoje niewolnice? Mogę zaoferować kawę, strategię turowe. Wydaje ci się, że możesz tak po prostu tu przyjść i kupić mnie czym... Nie czym naleśnikami? Tak się składa, że lubię naleśniki. Chyba jednak nie przekonałeś... Chyba jednak mnie przekonałeś. Ten twój harem może się okazać interesujący. I cyk, mamy Lucyfera. O, teraz musimy się dostać do piekła. Trzeba użyć tutaj kolejny raz 200 IQ. I już właśnie się jakim się skończył, bo się zblokowałem. A ja chcę podpowiedź jeszcze od nich. Jeśli to na ciebie za dużo, to po prostu pomiń zagadkę w menu pauzy. Nie będę tu stać cały dzień. Popatrz tylko na ten bałag. Widocznie dawno nikt nie używał wrót piekła. Bo drogo, jeśli nie wrotami piekła, to jak ty się w ogóle tu dostałeś? To tylko jeden z jego cudów. W końcu jakoś sprawił, że opuściłaś biuro. Prawda, jesteś pierwszym człowiekiem, który nie przyjął mojej oferty na niewolnictwo. Miałam cicho nadzieję, że złożę tobie ofertę na niewolnictwo. Justice, nie podsuwaj ludziom pomysłów, które grożą śmiercią. No weź, nie chciałabyś się zabawić w pokojówkę? Fajne są te podpowiedzi. Podobają mi się. No i 200 IQ znowu zostało u mnie wyłączone. Czemu od razu na to nie wpadłem? Myślisz, że sobie możesz tak po prostu odejść? Po tym wszystkim, co zrobiłeś? Podzielę na skórze kłujący potłacę następny ogień, który spalił cię do gołych kości. Ból powinien był zabić cię 1000-kroć razy, jednak gdy ogień wygasł, nadal byłeś żywy. Dopiero co cię znalazłam, intruzie, jeszcze mi nie umieraj. Ty i ja spędzimy razem jeszcze wiele czasu. Aha. Rozpalcie maszynę grzechu, czas zacząć tortury. O Jezus. Undertale! Nani! Kurę! Co to jest? Nie pisałem się dzisiaj na przychodzenie takich poziomów. Wow. Jak ci się podoba maszyna grzechu, intruzie? Ulegnij i daj się pokonać cierpieniom. Nie możesz się teraz poddać, musisz nas to uwolnić. A ja zaczekam na moją kawę. Porzućcie nadzieję, jego los jest przesądzony. Czu, Gemet, skarbie, ten facet jest moją własnością. Czy mogłabyś go łaskawie nie uszkodzić? Cisza! Prawdziwa praca dopiero się zaczyna! O kurde, bele. O! Nie! Sanes, przepraszam! Ała! 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 Nie! Undertale normalnie.
zobaczymy. Te łańcuchy zrobione są ze wszystkiego, co sprowadziło cię do piekła. Twoje ego, chciwość, nieczystość, sam jesteś sobie katem. Dość tego, najwyższa prokurator jako twoja królowa rozkazuje ci natychmiast złożyć broń. Żadna władza nie stoi ponad prawem. Jedziesz, jesteś niesamowita. Potwierdzam, że to materiał na co najmniej 6+, nie przestawaj. Jestem cholerną koronowaną królowną piekła. Dlaczego nikt mnie nigdy nie słucha? O, demet. Wow. Dobra, mam jedno życie. Nie! Zdążyłem! Demet. A tutaj już nie mogę użyć podpowiedzi, a szkoda, myślę, liczą na jakąś cutscenkę jeszcze. Nie! To szlak. Dobra, udało się jakimś cudem. Naprawdę sądzisz, że możesz tak uwolnić się z tych kajdan? Powinieneś wiedzieć, że nadzieja prowadzi do rozczarowania, a rozczarowania do rozpaczy. Łańcuchy rozpaczy należą do moich ulubionych. Jakiś głupi, etysz jej. Masz pecha, Malinka. Dopiero co znalazłeś nerdowskiego towarzystwa, a on już jest skończony. Nawet bo jeszcze się pewnie i tak grał Necropolio. Powinna była jednak zostawić go dla siebie. Tak, żałujcie wszystkich swoich decyzji. Kłamstwa! Skóry nigdy mnie ocalisz. Powiadasz, w takim razie dziękuję, zadowolony. A teraz wracajmy do tortur! Dobra, chcę od nowa. Tryhardowanie! Aha, Jezus. I tak, tutaj ja poruszam się, nie po, gra się sama porusza. Au. No, nie mogę tak tracić głupio życia. Nie mogę tak łatwo się dać tej grze. Dobra, może to nie jest Friday Funkin ten, ale... Mam jedno życie. Dobra, udało się, Jakieś ostatnie słowa, zanim zacznie się prawdziwy ból? Chodź z tymi takimi pochlebstwami, tylko utrujasz mi pracę! Słuchaj, ja naprawdę nie chcę tego robić, ale pakty zostały już zawarte. Nie ma dla ciebie ratunku. Jednakże jeśli opuścisz piekło i nigdy nie wrócisz, mogłabym przełożyć twój wyrok o kilka lat. Ja mam cię zabić, a ty masz cierpieć. Taka jest nasza przyszłość, ale to nie musi być dzisiaj.
Więc znikaj, cieszę się, że żyjesz, żebym cię tu więcej nie widziała. Ja słyszałeś, co mówiłam? Wynoś się stąd i to już! Jak zgadnę, chcesz mnie zaprosić do swojego haremu? Nie rozśmieszaj mnie! Chciałbyś mieszkać z nieśmiertelnymi ucieleśnieniami, ucieleśnieniem bólu, zakatować cię na śmierć? Czekaj, tu wcale nie żartujesz! Jesteśmy tu już tak daleko od poprawnej rytualnej etykiety, że równie dobrze możemy spróbować. No proszę, czyli udał się harem. Tak oto twoja podróż dobiegła końca. Opuściłeś piekło z otoczonych kobietami i po wsze czas otrzymałeś miano Helltakera. Nie było to jednak życie łatwe do przetrwania. Zapadał się na krótkie i pełne cierpień. Ale życie to cierpienie, bez względu na to, jak żyjesz. Więc póki je masz, nie przejmuj się i korzystaj do woli. A w sumie całkiem fajna rada. A więc skończyłeś kolejną partię naleśników. I że są przepyszne. Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie. Chociaż nadal nie wiem, jak to robisz, że każdy naleśnik wychodzi perfekcyjnie cienki. Jeszcze to, jak obracasz nimi w powietrzu. Zgaduję, że w grę wchodzi jakaś magia. Doświadczenie. Tak, na pewno. Lepiej idź i rozdaj wszystkim naleśniki. No dobra, znaczy fajna gierka jednostrzała w sumie. Naleśniki! Czy dasz komedie romantyczne? Nigdy wcześniej nie słyszałam o romansie. Nie wiedziałam, że ludzie są aż tak zboczeni. Ja jednak przyznaję... Coś jest w tym nowoczesnym podejściu do miłości. Co, chciałabyś pójść na randkę? Zawsze wiedziałem, że jesteś wypaczonym bezstydnikiem. Naleśniki! Odlotowo, ale mam pytanie. Jedziesz. Dziewczyny mówią, że nigdy nie zdejmujesz lemonek. Lenonek, czemu? Mógłbym ci zadać podobne pytanie. Moje okulary, najzwyczajniej jestem ślepa. Skoro znasz już moje powody, podzielisz się ze swoimi? Może kiedyś. No weź, dziewczyny już robią zakłady. Teraz dychę, jeśli nie strzelasz laserami z oczu. Naleśniki i kawa. Ach, koniec ze zmęczonym demonem. Znowu przeparzona? O nie, tym razem się ci się udało. Nawet filtrowana jak należy. Tak trzymaj, może ci się uda przetrwać bez łamania palców? Nie. A nawet jeśli nie, to okoliczny szpital jak dotąd sprostał wszystkim wyzwaniom. Następna kawa kwadrans po piątej, podwójne espresso, prawda? Ty masz pamiętać takie rzeczy, nie ja. Naleśniki. Czy wiesz, jak ciężko znaleźć jakieś nowe turówki, w które moglibyśmy zagrać? Potwierdzam, tak. Gry turowe rzadko się zdarzają w tych czasach takie dobre i takie nowe i takie nie remake'i. Prawie wszystko, co powstaje w dzisiejszych czasach, to żyny albo leniwe sequel. To dokładnie to, co powiedziałem. A ja nie widziałem wcześniej Helltakera. To chyba jest to fajne nawiązanie. I tak bym w nie chętnie zagrał. Ja niestety też. O kurde! Proszę, mamy tutaj prawdziwą Polkę. Będzie potrzeba dużo alkoholu. Wódka czysta. To nie jest akurat chyba z polonizacji, więc chyba to jest nawiązanie do easter egg. Ale fajny easter egg. Naleśniki? Jasne, ale przydałby mi się ogień. Żadnego palenia w domu. Albo co, będziesz musiał mnie ukarać? Jedziesz, należy mi się. Chciałabyś. Pieprz się. Naleśniki? Jak długo tu już jestem? Kilka tygodni. Chyba kilka lat. Rzeczy, które widziałam. Rzeczy, które robiłam. Materiał starczy, by napisać wybitny doktorat. Ale kto by mi uwierzył? Nikt. Cóż. Dopiero początek moich badań. Może postudujemy dzisiaj razem? Za dużo uczysz. Gdzie jest naleśniki? Naleśniki? Nabroiłyśmy. Znowu gnębicie sąsiadów? Co tym razem? Dlaczego przyjechała policja? Naleśniki? Intruzi próbują wkroczyć na nasze włości! Włości? Dobra, niech i będzie. Czy mam się ich pozbyć? Nie ma potrzeby, zajmę się tym. Baw się dobrze.
Policja! Otwierać drzwi! Wiemy, że tam jesteś. Otwieraj drzwi natychmiast. No dobra, to chyba możemy zakończyć grę, tak szczerze. Naleśniki? Dzięki, ale nadal mamy kilka pytań. I to była historia Helly Takera. Opowiadana przez starą, dobrą, wielką muchę. Nie jest szczególnie mądra powieść. Bądźmy szczerzy, jest nadzwyczajnie koszmarna. Paskudna historia o paskudnych ludziach. Jednak może znalazło się w niej coś dla ciebie. Jakiś powód uśmiechu albo dwa? Przynajmniej dzięki tobie stara mucha miała nieco towarzystwa. Do następnego. Koniec. No oczywiście, słuchajcie, w tym samym odcinku... No oczywiście, Łukasz Piskasz, Patryk Harwin, nie no. Tak samo z Raftem jakby. Jest coś więcej, czego pragniesz? Epilog. No dobra, no to robimy sekretne zakończenie w tym samym czasie. Dobrze, że mamy rozdziały, no to dobra. Chyba... Czekaj, którym... Dobra, to ja sobie posłużę się mimo wszystko tutorialem, jak zrobić to secret ending, żebyście nie musieli czekać na to. Ileś tam... Wiecie co, ja po prostu zaliczę tą grę na 100% i tyle. Część rytuału. Okej, udało się. Hello there! Co to ma znaczyć? Ktoś wreszcie otworzył portal? Witaj, mała istoto. Jestem Belzebub. A ty musisz być tym wybrańcą królem piekła. Jestem tu, żeby ci służyć. Przejdź przez to bramę i zajmij się swoje należne miejsce na tronie piekieł. Ej, skąd się wziął jedną stronę portal więzienny na środku pokoju? Kur! Bel, miałam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał oglądać cię na oczy. Nawzajem, moja droga Lucy. Taka stara znajomość? Belzebub z otchłani może ci zaoferować tylko i wyłącznie kłamstwa. To wyjątkowo niebezpieczny demon. Uwięzienie tej potęgi nie było proste. Zresztą zapytaj Justice. Ona była w tamtych czasach najwyższą prokurator. Było odjazdowo. Szkoda, że nie widziałeś tej epickiej batalii. Jeśli przejdziesz przez portal, twoja dusza też ugrzęźnie w otchłani. Tylko obłęd cię tam czeka. Obłęd? To prawdy? Powiedz mi, gdzie mogę go znaleźć, a chętnie skorzystam. Szaleństwo byłoby przyjemną odmianą. Jedyne, co ja tu znajduję, to ciemność i samotność. Nie przejmuj się tym szkodnikiem. Zamknę portal po obiedzie. Kiedyś się wydostanę. Będziemy czekać. A my wchodzimy oczywiście do portalu. Otoczyła cię nicość. Odcieniem mroku, o których nie miałeś pojęcia. Czujesz się zamiast widzieć. Wzrok nie istnieje w tym wymiarze. Nagle jesteś chory na wszystkie choroby znane człowiekowi. Jednakże nie umierasz. Śmierć też nie istnieje w tym wymiarze. Czyż brzęczenie pochłania cię rój tysiąca much. Po tym uderza cię koszmarnie słodka stęchlizna. Sprut nie jest do niewytrzymania. Na przestrzeni lat nauczysz się z nim cieszyć. Co tym razem? Zaraz, jak to? Ty? Dlaczego? Nie mogę uwierzyć, że naprawdę to zrobiłeś. Uwierzysz w te brednie o królu piekła? Na pewno nie. Więc czemu? Czekaj. Chyba jednak wolę nie wiedzieć. Ty i ja jesteśmy skazani na siebie przez najbliższą wieczność. Może i w pierwszej kolejności przedstawimy się należycie. Mam wiele imion. Pierwsza zaraza, ucieleśnienie rozkładu, władczyni much i... Moment. Gdzie moje maniery? Mam gościa, powinnam się dostosownie przebrać. Od razu lepiej. Myślę, że ta forma będzie ci nieco bardziej przyjazna. Gdzie to ja byłam? A tak. Zdana również jako władczyni much i karma rozmowana królowa. Miło mi cię poznać. Witaj w otchłani, rozgość się proszę. Mam pomysł, oprowadzę cię po moim zamku. Myślę, że spodobać się tu to, co tu stworzyłem. Byłbyś zaskoczony, jakie rzeczy można zbudować, jeśli nauczysz się manipulować materią ciemności. Wieczność spędzona w otchłani zmusza cię do najbardziej kreatywnych form spędzania czasu. Hej, dopiero co zauważyłam, przyniosłeś coś ze sobą. Gdybym wiedziała, że tak się da, poprosiłabym o słodycze. Demony kochają cukier. O.
To najlepszy dzień mojego życia. To była historia Helltakera. Opowiadana przez starą, dobrą, wielką muchę. Mam nadzieję, że wybaczysz wciśnięcie samej siebie pod koniec powieści. Wiem, nie miało być o mnie, tylko o Helltakerze, ale nie mogłem się powstrzymać. Masz pewnie parę pytań, czy to się naprawdę wydarzyło, gdzie teraz jest Helltaker? Może to ty jesteś Helltakerem? Najzwyczajniej zapomniałeś po latach spędzonych w otchłani. A może ty nawet nie istniejesz, a jestem tylko starą muchą, która mówi do siebie. Oho, myślę, że niektóre pytania lepiej pozostawić bez odpowiedzi. Do następnego, koniec. No dobra, słuchajcie, to była seria jednostrzałowa z Helltakera na jednym odcinku przechodzona na 100% ze sekretnym zakończeniem. Oczywiście słyszałem, że ma być z tym jakaś visual novela, więc prawdopodobnie to będzie kontynuacja z tej gry. Póki co z wami się żegnam. Do następnego, jak tutaj mówiąc, na razie. Czekam grę, jak do końca, niestety bez sukcesów. A co ty, przeszedłem grę na 100%, nie czepiaj się.